Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Księga Daniela, 9 rozdział, 26 werset. Daniel w 9 rozdziale Księgi Daniela nie tylko jako prorok, albo nie jako prorok, lecz, jak widzimy, w Daniela 9:6. Daniel w 9 rozdziale Księgi Daniela nie jest przedstawiony jako prorok. To widać w Daniela 9:6. Staje się raczej adwokatem Izraela i wie, jak znaleźć odpowiednie argumenty, aby dotknąć serca Boga. Prosi go o interwencję. Przez wzgląd na Pana, jak to widzimy w Daniela 9:17, przez wzgląd na Twoje wielkie miłosierdzie, jak widzimy w Daniela 9:18, przez wzgląd na Ciebie samego, bo Twoje miasto i Twój lud wzywają Twoje imię, jak to widzimy w Daniela 9:19. Warto porównać to z psalmem 25, wersetem 11 oraz 3 Mojżeszową, 22 rozdziałem, 32 wersetem. Taka modlitwa jest przyjemna Bogu, który pospiesznie na nią odpowiada. Ponownie jego posłańcem jest Gabriel, ten sam, który ma zostać wysłany do ogłoszenia narodzin Zbawiciela i jego poprzednika, o czym czytamy w Łukasza, 1 rozdział, 19 i 16 i 26 werset. Tutaj anioł nie przekazuje radosnego przesłania. Daje on Danielowi zrozumienie następujących kwestii. Po pierwsze, odrzucenie Mesjasza po 69 tygodniach lat, to znaczy 7 plus 62 razem 69. Odrzucenie Mesjasza po 69 tygodniach lat. Te 483 lata, to znaczy 69 razy 7 daje nam 483, te 483 lata należy liczyć od początku odbudowy Jerozolimy za dni Nehemiasza. Po drugie, zniszczenie miasta i świątyni poprzez atak Rzymian. Zniszczenie miasta i świątyni przez Rzymian pod wodzą Tytusa, o czym czytamy w Daniela 9 rozdział, 26 werset. Po trzecie, w czasie, który jeszcze nadejdzie, tragiczny błąd Żydów zaślepionych przez szatana, polegający na przyjęciu zamiast Chrystusa, pseudo-Chrystusa, pustoszyciela, antychrysta, o czym czytamy w Daniela 9:27. W Ewangelii według Mateusza, 24 rozdział, 15 werset, Pan Jezus potwierdza proroctwa Daniela.